To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 12 lipca 2023 roku. Przychodzę dziś do Was z poetą. Wszystko inne wyjaśni się, mam nadzieję, w rozmowie. Tytuły książek i projektów, o których wspominamy, znajdziecie w opisie odcinka, a jeśli coś przeoczyłam, dajcie proszę znać, uzupełnię. Patronki i patroni Drozdowiska powinni mieć już w swoich skrzynkach mailowych specjalny, zapowiedziany przez nas z Jackiem odcinek. Muszę powiedzieć, że miałam sporo wątpliwości, ale cieszę się, że się zdecydowałam na tę publikację ostatecznie. No i mam nadzieję, że Wam także sprawi radość. No a jeśli jeszcze nie należycie do ekskluzywnego bardzo grona patronek i patronów Drozdowiska, rozważcie bardzo proszę taką możliwość. Podcast nie da rady rozwijać się bez Waszego wsparcia, a ja pomogę we wszystkim i podpowiem, bo Drozdowisko można wspierać na bardzo różne sposoby, nie tylko poprzez platformy takie jak patronite.pl czy buycoffee.tu, choć to oczywiście najwygodniejsze i dla mnie i dla Was, tak przynajmniej mi się wydaje, ale jeśli potrzebujecie jakiegoś innego sposobu, innej metody, napiszcie proszę drozdowisko@gmail.com. No a na Patronite takie wsparcie umożliwiające posłuchanie specjalnego odcinka zaczyna się już od 7 zł miesięcznie. No to teraz zapraszam do Krakowa. Kraków, a dokładnie krakowski Kazimierz. Ja nie wiem, czy ja tu w ogóle kiedykolwiek byłam. Dlaczego się tu znalazłam, o tym za chwilę. A teraz idziemy sobie na taki trochę wieczorny spacer po tym Kazimierzu, więc różne rzeczy będziecie słyszeć. A ze mną Michał Zabłocki. Witaj, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, bo ty mnie tu ściągnąłeś na ten Kazimierz. No, ja ciebie ściągnąłem na Kazimierz, sam się ściągnąłem na Kazimierz, bo tutaj już od dłuższego czasu nie byłem, więc dla mnie to też jest taka wycieczka wspomnieniowa. Kazimierz się zmienia po prostu z roku na rok i warto tu być co jakiś czas. No, ale jest bardzo turystyczny, czy jest taki jeszcze ciągle fajny? Bo strasznie, ja nie umiem. Strasznie turystyczny jest, strasznie. Ja nawet tutaj chciałem kupować mieszkanie ładnych parę lat temu, co prawda, ale przez przypadek tylko nie udało mi się go kupić, bo osobnicy, którzy wyzbywali się mieszkania, byli w trakcie rozwodu i nie potrafili się dogadać. I no niestety u notariusza to się rozeszło w szwach, ale potem jak zorientowałem się, czego nie kupiłem, to bym bardzo zadowolony, bo po prostu naprawdę tutaj teraz jest ciężko wytrzymać. Jeszcze w pandemii był taki moment, że wydawało się, że to się wstrzyma. No i wstrzymało się na jakiś czas, no ale to już wróciło. No. Turyści są wszechobecni, mieszkańców jest coraz mniej. Prowadź jakąś taką tramwajową drogę, tak. I sobie tędy pójdziemy. Dobra. Skręcimy tutaj, jesteśmy na ulicy Krakowskiej i skręcimy sobie w ulicę, no właśnie jaka to jest ulica. To jest przedłużenie Warszauera, więc to chyba jest też Warszauera, ale dlaczego w Krakowie jest ulica Krakowska, to jest ciekawe, nie? No. No bo przecież ulica Krakowska powinna prowadzić do Krakowa. No, nie ma ulicy Warszawskiej w Warszawie, nie? Jesteś pewien? Na pewno. No więc dlatego, że po prostu jesteśmy w Kazimierzu. A nie na, tak? A nie na Kazimierzu, no właśnie. Kazimierz to było osobne miasto i tak dalej. A tutaj płynęła rzeka Wisła. Tam, gdzie teraz jeżdżą samochody. Zostały zasypana odnoga boczna. A Kazimierz był wyspą. Bo ty pisałeś kiedyś o Kazimierzu, prawda? Tak, ja napisałem spektakl Pan Kazimierz o współczesności historii Kazimierza. I to było lat temu. Powiedzmy z jakieś 20. No właśnie, ponieważ dlaczego ja tu jestem i dlaczego ty na Kazimierz wróciłeś? Bo dziś, 9 lipca 2023 roku, tutaj na Kazimierzu, w takim miejscu, które nazywa się Hevre. Hevre, dokładnie. W klubie Hevre, to znaczy na pierwszym piętrze, bo jest jeszcze restauracja Hevre, która jest na parterze. No właśnie. Ale to chodzi o klub.
odbyła się prapremiera twojego nowego projektu, autorskiego projektu i to jeszcze w dodatku takiego, w którym sam jesteś na scenie. Nazywa się to Ojcowizna i dla mnie jest to ciąg dalszy takiej opowieści, którą snujesz od paru lat po synach Aliny, opowieść o twoich rodzicach. I nawet nie wiem, czy chcesz cokolwiek o tym mówić, bo to jest, mam wrażenie, też coś trochę takiego szerszego, głębszego. Nie chodzi o ten konkretny projekt, on się odbył dzisiaj, jakby stąd moja tu obecność i nasza rozmowa, ale to jakby nie do końca mi chodzi o to, że musimy tutaj nagle teraz, prawda, opowiadać, jak wyszło, jak było i tak dalej. No nie, może jak wyszło, jak było, to niekoniecznie, bo to można długo, a i tak państwo niewiele z tego wyniosą. Skręcamy w lewą ulicę Augustiańską z Majzelsa i idziemy sobie już w ciszy. Po prawej stronie mamy klasztor Augustianów i kościół świętej Katarzyny. I idziemy prosto. No, więc państwo i tak tego nie usłyszą, więc co państwu po tym? Natomiast całe otoczenie tego, czy geneza tego projektu, no jest w zasadzie taka rodzinna, można powiedzieć. Jakiś czas temu stwierdziłem, że tak naprawdę interesują mnie sprawy najbliższe. I zająłem się tymi najbliższymi sprawami nie dlatego, żebym jakoś postanowił je drążyć, tylko że one drążyły mnie i trudno było to zignorować. Jeden tekst jest o tym nawet w tym programie, albo może nawet więcej, ale słyszałam to tylko raz, więc jeszcze nie wszystko pamiętam. No tak, i zaczęło się właśnie od... Zaczęło się od Janowskiej, od zbioru wierszy o mamie, a potem po drodze jeszcze była Tacierz, która jest w zasadzie o dzieciach moich. Zupełnie inaczej napisana rzecz, bardzo taka lakoniczna. No i śmierć kolejnego z rodziców lata później, 3 lata później po mamie, czyli ojca. No, sprowokowała mnie do z kolei zbioru wierszy Ojcze Nasz, 33 wiersze o moim tacie, które to 33 wiersze, dlatego są 33 wierszami, że tyle samo napisałem o mamie, więc postanowiłem, żeby było sprawiedliwie. Teraz przyszła jakby taka, bo to geneza powiedzmy samych wierszy, natomiast geneza w ogóle tego wydarzenia to jest taka, że ja zaśpiewałeś te wiersze. Że zaśpiewałem te wiersze, ale nie sam z własnej inicjatywy, tylko DJ krakowski Jan Rostworowski szukał wierszy do zrobienia takiego klubowego wieczoru z poezją, można powiedzieć. Niesamowite. DJ potrzebował wierszy do klubowego wieczoru. To tylko w Krakowie. Przyszła mu taka wena, żeby stworzyć takie projekty klubowe, ale poetyckie. No i przyszedł i dałem mu ten kilka zbiorów wierszy i wybrał właśnie ten. No i napisał bardzo fajną muzykę. No tylko nie wiadomo było, co z nią zrobić. On nie do końca miał pomysł, jak to ma zafunkcjonować. Czy to ma być czytane, czy to ma być wyświetlane, czy to ma być... melorecytowane. No więc właśnie nie wiadomo było, co z tym zrobić. On nie chciał rapu. Więc to od razu zostało usunięte z perspektywy, że tak powiem. Natomiast ja pomyślałem, że... Ja szedłem na początkowo taką drogą klasyczną, to znaczy albo aktor, albo piosenkarz jakiś, prawda? No ale to nic mi nie pasowało do tego. No, aż w końcu siadłem, zacząłem czytać, no nie można przyznać krótkiego wiersza do 6-minutowej kompozycji, tak po prostu, więc zacząłem to coś tam podśpiewywać, potem to jeszcze uwikłałem w to jakieś technologie, żeby to brzmiało lepiej i w końcu tak się stało, że wszystko ja zaśpiewałem. I jak się z tym czułeś?
Ja się z tym dobrze czuję bardzo, muszę powiedzieć. Zaskakująco dobrze. No właśnie, bo ja pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy chyba właśnie przy okazji premiery Synów Aliny. Tak coś, to nawet nie była jakaś taka oficjalna rozmowa, tak sobie gdzieś gadaliśmy, że wychodzisz na scenę w tym spektaklu, ale nie do końca masz na to ochotę, nie bardzo w ogóle chciałeś na tej scenie być, bo to nie jest twoja energia, to nie jest to, co ty powinieneś i co byś chciał robić, a tu nagle zwrot o 180 stopni. No właśnie, sam się z tym zdziwiłem, prawdę powiedziawszy. Nie wiem, co się zmieniło, ale może po prostu nie w tej... Może tam byłem obsadzony po prostu w roli własnej i nie czułem się w tym dobrze. Ja niedobrze czuję się w przestrzeni scenicznej. Gubię się na dużej scenie. Jasne. Nie wiem, co mam za bardzo robić. Nie potrafię tego dobrze zapamiętać i tak dalej. Natomiast tutaj no jestem... No jak siedzisz przy stoliku, jesteś właściwie poetą, czyli tym, kim jesteś. Tak. I czytasz tylko trochę inaczej. I czytam tylko trochę inaczej. Nie muszę uczyć się tego na pamięć, udawać, że coś umiem więcej niż umiem, ruszać się, tańczyć, chodzić, nie wiem. Mhm. Po prostu sobie siedzę i robię to, co normalnie robię, tylko po prostu dla innych. I to się okazało, że całkiem fajnie się w tym czuję. I ta energia, że tak powiem, zwrotna, która przychodzi, no jakoś mnie w tym upewnia, że... Mhm. Że to mogłoby by tak być w zasadzie, tak? Że można by było coś takiego powtarzać i... Że może to być rodzaj spektaklu. Tak, że to może być rodzaj spektaklu. Znaczy w zasadzie, bo tak rozmawiamy o tym, jakby to było zupełna premiera moja sceniczna, a tak się złożyło, że rzeczywiście zaczęło się od Janka Rostworowskiego i tego programu, który dopiero teraz miał premierę, ale w międzyczasie jeszcze... Tak zwanym międzyczasie ja zostałem z okazji stulecia urodzin mamy, które są w tym roku przypadają i w związku z tym, że Żoliborz ogłosił rok 2023 rokiem Aliny Janowskiej i tam jest dosyć dużo różnych imprez i zaproszono mnie między innymi właśnie do tego, żeby coś zrobić tam na terenie Żoliborza. Nie chciało mi się czytać wierszy, więc pomyślałem sobie, skoro tu już przygotowuję taki program z Jankiem, no to przecież mogę stanąć tak naprawdę i wykonać te piosenki, które są w spektaklu Janowska, Synowie Aliny. I po prostu to zrobiłem. Wybrałem piosenki, które mi najbardziej pasowały, jakoś ułożyły się w opowieść. Tylko tam jeszcze mówię. Mhm. Czyli tam jest trochę taki one-man show, taki po prostu taki. Dokładnie. Czyli teraz masz właściwie, można powiedzieć, dwa takie, tak? Przedsięwzięcia, projekty performatywne, w których opowiadasz o Alinie Janowskiej i o Wojciechu Zabłockim. No tak, i dzięki temu po prostu mogę ruszyć w trasę promującą moich rodziców. Dobre, róbmy to. No i podtrzymując jakieś tam pamięć o nich, po pierwsze, a po drugie też jakby zaświadczające też o naszych stosunkach jakichś, mm-hmm, prawda? Czyli pokazujące coś więcej niż tylko ich samych. Tak, znaczy no przejmujący był ten spektakl Synowie Aliny, to znaczy ja mam go jakoś ciągle w głowie, mimo że to już minęły z 3 czy 4 lata od premiery. W Teatrze Rozrywki w Chorzowie miała rzecz miejsce i pamiętam takie swoje wrażenie, rozmawialiśmy też o tym, że ty tam niesamowicie właściwie napisałeś oczywiście o jakby... I twojej mamie, i o jej chorobie, i o tym, czym ta choroba jest dla rodziny. Jakby to były teksty, wiersze, spektakl na bardzo wielu różnych poziomach, ale dla mnie jedną z takich najbardziej w ogóle dojmujących rzeczy w tych Synach Aliny była opowieść o tej jej karcie powstańczej i to, jak ty to napisałeś i... Ja pamiętam, że powiedziałam coś takiego, że właśnie w taki sposób my powinniśmy o tym myśleć, pamiętać i w taki sposób powinniśmy składać hołd takim osobom jak powstańcy warszawscy. Ja byłam tym absolutnie poruszona i tu też w tej opowieści o Wojciechu Zabłockim tam się tylko delikatnie ten akurat wątek wojenny pojawia, ale pojawia się... kilka innych i jakaś taka próba w ogóle zrozumienia, co ci rodzice mają w głowie, dlaczego są, jacy są i że wielu tych rzeczy możemy się dowiedzieć
wtedy, kiedy poznamy ich historię, kiedy poznamy ich dzieciństwo. To jest absolutnie przejmujące. No cieszę się, że tak to odbierasz i że w ogóle pamiętasz rzeczywiście ten spektakl i że to ci zapadło w pamięć, bo to oznacza, że moje starania nie idą na próżno. To znaczy, że gdzieś udaje mi się rodziców przypominać, a też rzucać jakieś nowe światło może na ich osobowości, na to, kim byli też w swoim czasie. Ale też i sobie uświadamiam to, bo ja tak naprawdę tego nie wiedziałem. No wiadomo, perspektywa dziecka jest zupełnie inna. Ale oczywiście. Tak. I tutaj ja można powiedzieć, że na nowo odkrywam w ogóle ich jako osoby publiczne. I też na nowo cały czas reinterpretuję to życie i na nowo ich oceniam. I to myślę, że oczywiście, że to jest wszystko zafałszowane teraz dobrą pamięcią, prawda, w tym sensie taką pozytywną i tak dalej, ale to jest na korzyść. I ten temat na razie zamknijmy, chociaż on być może się nam jeszcze tutaj objawi. Czy my idziemy w jakąś konkretną stronę, gdzieś chcesz, żebyśmy doszli? Ja bym chciała, żebyśmy skończyli tak gdzieś w okolicach tego legendarnego miejsca, które nazywa się Alchemia na Kazimierzu. Ja bym chciała jeszcze tam, tak, żebyśmy stanęli na chwilę, dobra? Dobrze, to... Tak, kieruj. Dobrze. Teraz przechodzimy koło szpitala Bonifratrów, tutaj po prawej stronie. Po lewej stronie dojdziemy do ulicy Mostowej, skręcimy w ulicę Mostową, potem przejdziemy w Bożego Ciała i tam prosto dojdziemy, no jeszcze w Józefa skręcimy. Będę komentował to. Dobrze. A ja teraz wrócę do tego, z czym w ogóle przyjechałam tutaj do tego Krakowa, bo ja Cię chciałam przeprosić. Ja Cię chciałam przeprosić za to, że przez długie lata nie rozumiałam, co do mnie mówisz. A co mówiłem? Mówiłeś dużo różnych rzeczy, ale przede wszystkim robiłeś dużo różnych rzeczy wokół słowa z muzyką. Ale też myślę o tym, że no pamiętam, jak kompletnie nie mogłam zrozumieć, o co chodzi z jakimś wspólnym pisaniem wierszy z internautami, które to potem wiersze śpiewał Czesław Mozil, jeszcze nie będący tym Czesławem Mozilem, którym jest dzisiaj. Pamiętam, jak opowiadałeś o wyświetlaniu wierszy na murach. 20 lat minęło od tego i te wiersze ciągle są w Krakowie tutaj na kamienicy wyświetlane na rynku. I jeszcze kilka takich rzeczy. No, cały ten projekt związany z multipoezją. Ty robiłeś, mam wrażenie, że ty pewne rzeczy robiłeś jako pierwszy. Nikt tego nie rozumiał albo rozumiał to mało kto. A teraz to jest w ogóle oczywiste, że się wchodzi w interakcję ze słuchaczami, z czytelnikami, że trzeba ich jakoś poruszać, że trzeba się z nimi komunikować, coś im proponować, coś z nimi razem robić. Ale ty to robiłeś 20 parę lat temu, kiedy naprawdę nikt jeszcze tego nie robił i kiedy nie było też takich możliwości technologicznych, no bo internet raczkował, no Facebooka nie mieliśmy, no naprawdę. I tak sobie myślę, że się trochę, kurde, musiałaś z tym boksować, no. Niesamowitą masz w sobie siłę, czy wiarę w słowo, w siebie, nie mam pojęcia, że nie zarzuciłeś tego, że ci się nie odechciało, że ci skrzydełka nie opadły, wiesz? Bo chyba naprawdę świat ci musiał strasznie podcinać. I bardzo cię chciałam za to przeprosić, choć robiłam, co mogłam. No właśnie tak się zastanawiam, czy to ty powinnaś mnie przepraszać, jeżeli w ogóle. No ale bardzo dziękuję, to piękna taka figura stylistyczna, przeprosiny. Przepraszam bardzo, ale to naprawdę nie jest figura stylistyczna. Ja naprawdę sobie to uświadomiłam, że ja serio... Nie brałam tego serio, wiesz? Okej, rozumiem. Znaczy jakby starałam się rozumieć, zrozumieć, tak. ale kompletnie mi to nie wychodziło. Tak, ja myślę, że no ja brałem jednak teraz się zastanowiłem, czy ja brałem to serio. Ale tak, chyba brałem to serio i rzeczywiście widziałem w tym wielką szansę i ta szansa w wielu przypadkach się sprawdziła, to znaczy gdzieś tam nie zawiodłem się na tym. Ale to jest chyba tak, że ja mam cały czas jakieś nowe pomysły, i po prostu na starość bezczelnieje chyba. Znaczy, na początku byłem w ogóle... Alarm w jakimś samochodzie. Okej, skończył się. Na początku byłem
no, bardzo nieśmiałym młodym poetą z Warszawy i nie wyobrażałem sobie takiego odważnego działania w kulturze. Raczej próbowałem w ogóle uciec od poezji, wpisać się w jakąś inną rzeczywistość, która już była. I robiłem reklamy i robiłem to przez 10 lat, reżyserowałem reklamy i z tego żyłem. No tak, bo ty jeszcze przecież jesteś reżyserem, o czym chyba bardzo tak. Wiele osób zapomina. Łącznie ze mną. I łącznie ze mną czasami. Natomiast moja decyzja, żeby właśnie odejść od reklamy i zająć się z powrotem pisaniem, jej towarzyszyło takie przekonanie, okej, ale to nie może być już takie pisanie, jakie było wcześniej. Ja mam wrażenie, że ja za każdym razem, po każdym w zasadzie, może nie tomie, ale po każdym takim jakimś większym okresie, dłuższym okresie, wracam do pisania, mnie trochę odrzuca zawsze od tego pisania i wracam do tego pisania na nowych zasadach. Dla samego siebie. Dla samego siebie, nowych, dlatego żeby szukać jakiejś inspiracji, żeby szukać jakiejś nowej formy, formuły nie tylko samego pisania, ale też potem używania tych wierszy. Mhm. Często pomysł na używanie tych wierszy determinuje samo pisanie. No i tak jak na przykład jednym z pierwszych projektów, które zrealizowałem tutaj w ramach tej multipoezji, o której powiedziałaś, były wiersze kabaretowe pisane na zamówienie w Piwnicy pod Baranami. Po prostu w trakcie wieczoru one były zamawiane, potem ja w trakcie tego kabaretu pisałem, na koniec czytałem. Wykupywało się wiersz w barze, pieniądze szły na spożycie alkoholów i wieczór autorski tak zwany, który był... No i jakby to wszystko było dobrze wymyślone jako scenariusz i z tego powstawały teksty, które potem od razu Tomek Mars przerabiał na piosenki i były z tego piosenki. I ja już pisałem potem na te wiersze na jego koncertach, tak? Mhm. No więc to był taki jakby samonakręcający się scenariusz, który dobrze pokazuje, prawda, że tutaj jest pomysł na tym, że muszę wyjść na scenę, ale żeby wyjść na scenę muszę mieć z czym, ale żeby to nie było nudne, no to muszę to napisać i tak dalej, to idzie jedno za drugim. Tutaj nawet muszę powiedzieć, że Tomek Mars ma do mnie trochę pretensji, że ostatnio PIW wydał taki zbiór moich wierszy od zarania dziejów do współczesności i tam w tym samym zbiorze nie umieściłem żadnego wiersza właśnie kabaretowego pisanego na zamówienie i rzeczywiście musiałem mu przyznać rację, że stało się to przez zapomnienie, przez przeoczenie po prostu tego motywu pośród wierszy, no bo gdzieś tak, te wiersze często funkcjonują jako piosenki i teraz pytanie, w jakich folderach się znajdują, czy w folderach z piosenkami, czy w folderach z wierszami, no i tutaj jest, ponieważ było tego dużo rzeczywiście, no to nastąpiło takie przeoczenie, ale tu chodzi generalnie o to, że też wracając teraz, no wracamy z tego występu, który też znowu mnie, nie wiem co mi to da, w sensie takim twórczym, natomiast już wiem, że no będą też następne programy, na pewno, że to nie będzie tylko i co Wizna i Synowie Aliny, ale że to będzie coś jeszcze. Ja, żeby w ogóle wejść na scenę i się ośmielić, to mówiłem się z Piwnicą pod Baranami, że tam pierwszy wykon zrobię u nich w kabarecie, po prostu wyjdę sobie na dwie piosenki i ten. Ale to nie mogło być ani piosenki z Ojcowizny, ani z Janowskiej, Ale też to są całości po prostu. To są całości. Z których jest trudno, no może z Aliny byłoby łatwiej wyjąć z jakąś jedną piosenkę, ale poza tym to niespecjalnie. No tutaj z tej Ojcowizny nie wyobrażam sobie, że można by wyjąć. No właśnie, żeby to jeszcze miało jakiś sens taki uniwersalny. W związku z czym, ja po prostu napisałem dwie jeszcze inne piosenki, które są takimi kabaretowymi, satyrycznymi, współczesnymi. Skręcamy teraz w Józefa, w prawo. Ulica nazywa się Józefa nie od świętego Józefa, tylko od Franciszka Józefa, który tutaj raz nocował w którejś z tych kamienic. Pan Kazimierz. No i na pewno ten taki satyryczny program chciałbym stworzyć, bo to też będzie, da mi też inną możliwość dotarcia do publiczności i też inną komunikację. No więc to żeby to nastąpiło, to muszę coś napisać, w związku z czym to już widzę, że tu jest bardziej perspektywa. Już się dzieje, jasne. Tak. No a jakieś inne rzeczy, typu wiersze na murach, też pamiętam, że to była jakaś walka i o to, jak to zrobić, taka czysto techniczna, bo też myśmy
jak pamiętam, o jakichś takich też technikaliach nawet rozmawiali. No tak, tak, tak. To musiałem, no przecierałem tutaj szlaki i szczęśliwie się to się udało przetrzeć i teraz już jest to sprawa łatwa, ale łatwa dla mnie. Ale ty dalej jakby się tym opiekujesz? Tak, tak. Ja dalej się tym opiekuję. Wręcz to poszło w lód w tym sensie, że dzięki portalowi, który został stworzony w roku 2010, e-multipoetry, te wiersze pochodzą z całej Polski. Ludzie mogą wpisywać to, prawda, już od 10 lat przysyłają mi i no i po prostu... Ale wybierasz, czy idzie tak, automatem? Wybieram. Nie, nie, wybieram, wybieram. Tak, no tam jest tak od 10 do 20 wierszy na jeden, tak, czy na jeden wybrany. Tak. Także codziennie przychodzi 10-20 wierszy, no i z tego trzeba wybrać na kolejny miesiąc, prawda, i to sobie idzie. Więc to już jest w tym momencie taki jakby techniczny, technologicznie opanowana bardzo dobrze sprawa. No i teraz jest kwestia tego, że ludzie muszą pisać, no ale chcą pisać i piszą. No a pisanie wierszy z ludźmi i w ogóle taka pierwsza próba takiej bardzo aktywnej interakcji z internautami, no to jest, też pamiętam, że jak to tłumaczyłeś, ja się łapałam za głowę, o co mu w ogóle chodzi, w ogóle po co on takie rzeczy robi? To rzeczywiście, to rodziło bardzo duży opór w środowisku długo, zresztą wiersze na murach też i dopiero teraz... Po 20 latach poeci tacy bardziej renomowani chcą i po prostu sami tam wrzucają wiersze. Natomiast jeżeli chodzi o te wiersze pisane na czacie, no to tam było kompletne już niezrozumienie tematu i to tylko ruszyło dzięki Onetowi wtedy, który miał ten pierwszy czat, mi założył. Mhm. To był rok 2001. Jezu, naprawdę, tak. 2001, 22 no. lata. Dokładnie. I tam powstał pierwszy wiersz pisany online. No rzeczywiście to w czasie rzeczywistym ludzie wtedy się tam spotykało, słuchaj, tam było tak, że na drugim, trzecim, czwartym i X, bo tam było dosyć dużo tych spotkań, tam było po 100 osób na czacie, bo to było wtedy najmodniejsze narzędzie. Nie było, tak jak mówisz, Facebooka, nie było tego wszystkiego, był czat, to był wtedy najmodniejszy. Wszyscy przychodzili na czat, a tu nagle wiersz na czacie, można sobie powariować, coś tamten, nie? I ja, no, korzystając z tego, byłem w stanie korzystać jakby, czy no, wyciągać z ludzi rzeczy najbardziej, czy wybierać rzeczy najbardziej nieprawdopodobne po prostu. No, darmowa jest... szkoła kreatywnego pisania. Tak, dokładnie. No i dzięki temu powstało tych no, wiele tekstów, które dzisiaj są rozsławił jakiś czas temu. To też już kawał czasu, bo to 2008 rok, Czesław Mozil. No, a teraz są kolejne rzeczy i... Właśnie, ale poczekaj, jeszcze tylko ci zapytam, dało ci to coś? Te wszystkie, te bitwy, ta właśnie walka z niezrozumieniem... Znaczy wiesz, no w sensie jakim? Twórczym, finansowym, jakim? Wiesz, już sam fakt, że z tych wierszy powstały piosenki, to nie tylko na tej płycie debiut Czesława, ale też na innych płytach, bo tam pojedyncze wiersze włączałem w jego repertuar na różnych etapach. A też nawet Pogodno zaśpiewało jeden wiersz właśnie napisany na czacie. No więc to spełniło swoje oczekiwania, znaczy moje oczekiwania zdecydowanie pod każdym względem. Ja zamknąłem ten projekt w zeszłym roku, dlatego że krąg ludzi, który przychodził już na te pisania, był od lat już taki sam. Jasne, nie było świeżej krwi, już się tam nic nie działo. Jezu, idziemy w jakieś ciemności, tam? Idziemy w jakieś ciemności. Ale to fajne, że te ciemności fajne, ale dobra, okej. Tak, przesadziłem, bo trzeba było odbić w lewo, za późno odbiliśmy. Skręcamy w Jakuba i zaraz wrócimy do ulicy Kupa, na której miałem kupić, na Kupie miałem kupić mieszkanie. I dojdziemy do Placu Nowego. No, więc, no a teraz z kolei przygotowuję, właśnie dosłownie przedwczoraj dostałem miks singla radiowego, piosenki pod tytułem Drzemy Koty, do której zrobiłem, nie wiem czy nie pierwszy, być może pierwszy, a może jeden z pierwszych teledysków w Polsce ze sztuczną inteligencją.
Aha. Więc to było bardzo ciekawe przeżycie. Ale nie tekst napisałeś ze sztuczną inteligencją, tylko grafiki, tak? Nie, tak, to znaczy tekst jest mój, muzyka też moja. Natomiast... I ty śpiewasz? Ja śpiewam, tak. Ja śpiewam. No, tak. Rozwija się nam poeta, rozwija. Tak. Mamy kolejnego śpiewającego poetę. Dokładnie. Natomiast, dlaczego tak się stało? Bo zwróciłem się do Sławka Fonfary, który robił grafiki scenograficzne do Janowskiej. Między innymi, bo on dużo teatralnych rzeczy ma na sumieniu i nie tylko teatralnych. Z pytaniem, czy nie zrobiłby mi teledysku, bo mam taką tutaj fanaberię. No i wiesz co, no teledysk, no może bym zrobił, ale to wiesz co, ze sztuczną inteligencją trzeba było to zrobić. Tylko wiesz, żeby to zrobić, to ty musisz się sam zapoznać z tym, no bo ty musisz to wiedzieć, co tam po prostu... Wpakować. No nie, że czy ci się, to, co ci się podoba. No więc jak ja zacząłem się w to wgryzać, no to po prostu zrobiłem to sam, tak, no bo już nie było sensu, bo to jakby od strony graficznej to jest ready made po prostu, to jest zrobione. Natomiast tak naprawdę wyciągnąłem jaką naukę, że w najbliższym czasie główną poszukiwaną specjalnością to będzie specjalność odpowiedniego programowania sztucznej inteligencji, to znaczy zadawania jej odpowiednich pytań i konstruowania odpowiednich zadań, żeby ona mogła wypluć to, co chcemy. Bo jej możliwości są duże i one będą rosły, natomiast ona musi dobrze wiedzieć, czego my od niej chcemy. A żeby dobrze wiedzieć, no to my musimy być też świadomi tych narzędzi, które gdzieś tam są i dopasowywać to wszystko cały czas na nowo. Więc to będzie umiejętność, jak ktoś nie ma co robić i rozgląda się za robotą, to będzie naprawdę ważne. Uczyć się rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Dokładnie. No więc ja rozmawiam ze sztuczną inteligencją od mniej więcej miesiąca. I to co ciekawe, utknąłem na bardzo banalnej sprawie, którą w tym momencie rozstrzygam z, nie wiem, Singapurem, z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, bo niektóre formaty filmów, które dostaję zwrotnie, mają jakieś takie kodowania, że w niektórych programach się nie otwierają. I teraz rozwikłanie tego problemu okazało się dużo bardziej czasochłonne niż robienie tego teledysku. No właśnie, ludzie, którzy są teoretycznie od tego, żeby pomagać i powinni być szybcy jak sztuczna inteligencja, ale nie są. I oni nie wiedzą tak naprawdę, więc ja mówię, cholera, weźcie, zadajcie to pytanie sztucznej inteligencji, odpowie w sekundę, nie? No ale zdaje się, że się udało rozwikłać ten temat. Znaczy, nie rozwikłałem go wcale, dlaczego tak jest, ale rozwikłałem to w ten sposób, że po prostu muszę kupić upgrade do programowania takiego i takiego, który pozwoli po prostu, że ten format będzie się czytał, nie? Czyli tam są jakieś tego typu problemy. Ale oprócz tego myślę, że narzędzie są bardzo fajne, bardzo ciekawe i niebezpieczne oczywiście, jak wszystkie tego typu narzędzia, ale na pewno będą wykorzystywane i myślę, że będzie dużo zabawy. No, to nie ulega wątpliwości. Jesteśmy właśnie przed Alchemią. Tutaj ten hałas jest, więc to jest takie trochę tutaj centrum wszechświata, bo stoimy na rogu Warszauera. Tam jest ulica Kupa. Tutaj jest Plac Nowy. Na wprost nas jest Alchemia. No i tutaj się wiele rzeczy zaczęło też w moim życiu krakowskim. Bo po wyprowadzce z Piwnicy pod Baranami ja tutaj trafiłem od razu w zasadzie z marszu i otwierałem pierwszym koncertem ten klub, który jest tutaj w podziemiach. Tutaj na górze na trzecim piętrze jest taki alarm i tam miałem biuro swoje. Tam miałem swoje biuro. No i stamtąd zarządzałem multipoezją wtedy. Aż potem Alchemia się zwróciła ku jazzowi. No i trzeba było się wyprowadzać z Alchemii. Szukałem swoich innych miejsc. Miałem inne pomysły, trochę bardziej teatralne i tak dalej.
Aż w końcu dzisiaj zawędrowaliśmy do Hevre, które z kolei też właścicielami Hevre są ci sami właściciele, którzy mają Alchemię. A dzisiaj po koncercie w Hevre Jacek Żakowski do mnie podszedł i powiedział, no koniecznie do Alchemii z tym projektem, więc wrócę tutaj niebawem. No i to pewnie jest piękna puenta, chociaż jak zaczęłeś opowiadać o tej sztucznej inteligencji, to natychmiast mi się włączyło mnóstwo różnych pytań dotyczących w ogóle właśnie tych niebezpieczeństw i czy kiedykolwiek w tych swoich internetowych projektach czułeś jakieś niebezpieczeństwa, czy dostrzegałeś jakieś niebezpieczeństwa, ale wieczór piękny, odłóżmy te poważne rozmowy na kiedy indziej, jak już się trochę bardziej zaprzyjaźnisz z tym AI, zaczniesz z nią pisać wiersze do spółki, to wtedy porozmawiamy. Michał Zabłocki, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję Tobie i Państwu. Na koniec jeszcze dwa do powiedzenia. Pierwsze. Premiera wspomnianego teledysku do piosenki Drzemy koty planowana jest na początek września 2023 roku. Ta informacja na pewno pojawi się u Michała Zabłockiego w mediach społecznościowych. Drugie. One Man Show Michała Zabłockiego, Janowska, Synowie Aliny, będzie można zobaczyć podczas Art Festiwalu w Choryńcu Zdroju w środę 9 sierpnia 2023 roku. Dzień wcześniej na tym samym festiwalu będzie można też obejrzeć inny, nowy projekt Michała, o którym nie wspomnieliśmy. Bona Sforza d'Aragona, czyli Jak zaczęła i skończyła Polska Królowa w wykonaniu Artura i Ewy Żmijewskich. Art Festival odbywa się między 6 a 13 sierpnia 2023 roku w Choryńcu Zdroju i może tam się zobaczymy. Pozdrawiam Was serdecznie. Teresa Drozda. Do usłyszenia.